Asystentowi Gwiazd, nasz kolejny odcinek na przegłosie lecimy. Pierwsza sprawa ogólnie tego odcinkowa. Udało mi się ich tutaj poprzeprowadzać. Nice, tylko nie wiem czemu. Czy nie zatuwały się tekstury lub nie wiem. Nie, bo na pewno ich nie samodowałem ani nic. Także to ani jajko nie używałem. Aha. A oczywiście powiadomienie gdzieś, co, gdzie, jak, co? A. Kolega mi coś wysłał, nice. A ja takie... piszę to zamówienie na Discordzie. Tofik w grze OBS. No to wiadomo, OBS to coś znaczy? Nagrywanie możliwe. Druga sprawa. Mnie to trochę śmieszy. Nie powiem, że nie. Bo jeden Discord server, gdzie byłem, ma probota. A probot, jakby tam, on jest uprzejmy muzyk. I tak dalej. I ma komendy moderacyjne. Kick, warn, mute, unmute. To wszystkie takie moderacyjne rzeczy. Takie dostaje kiki. Takie, mówię do koleżanki, nie przestań kikować, bo ona ma, rangę administratorską, że może to robić. I to pewnie może je robiła. Tylko ja nie widziałem pewnie jakiegoś czatu, gdzie ona wpisuje przez bota, bo bot też może kikować, bo ona automatycznie ma dozwolenie do administratora bez żadnego jakby informacji i tak dalej. I pewnie ona mnie później, jak dochodziłem, zbanowała mnie i kolega jak zobaczył na serwerze, że probot banuje mnie, no to odbanował, ale jakby ciągle jestem zbanowany, więc bot jakby wie o tym, więc pewnie to koleżanka robi, możliwe, nie mówię jednak na 100%, ale coś się domyślam, bo no nie wierzę tak o, my dostało kiki, o po prostu tak, o więc coś się domyślam, że to jest po prostu związane z tym, że koleżanka coraz zaczęła robić po prostu tak, o bo nie wiem dlaczego, ale mnie to uśmiało, bo jakby dostaje kiki, powiedzmy, jak kika bym dostał, to pewnie to by było związane z koleżanką, bo ona ma rolę administracyjną, gdzie może kikować, może banać i tak dalej, ale jak się dowiaduję po tym, jak my do kolegi, kolega wie, zobacz, bo dostałem chyba bana. No, probot ban Tofik, czyli ktoś użył komendy ban Tofik lub z konsolki, z panelu moderacyjnego bota zrobił, więc... To jest takie śmieszne z jednej strony, bo no nie mógł inaczej tak powiedzieć, bo to mi to śmieszy. Mnie to śmieszy po prostu, bo to jest takie, okej, okay, masz pana, bo tak, bo... do dispensera, tak, bo tu musi być dispenser, nie dropper, łuk jest potrzebny. Mamy pająka, spoko. Mamy pajęczynę, żeby to tego zrobić. Nie mamy jeszcze jednego patyka. Spoko, zarobi się. No tak, wędkę rób. Bo mam teraz taki dobry humor, że po prostu kocham to, że na... którą godzinę? Na godzinę prawie 20 mi się taki humor spala. O, jakie to zamykało swoje życie, to tam po prostu nienawidzę. Kolega nic nie oznaczył? Nie, nie oznaczył. No to może wie, że jestem w OBS-ie już od jakichś 5 minut. Od 5 minut, od 4 minut jest film robiony, nagrywany, więc... Okej. Okay. Co, musimy postawić w jednym miejscu, musimy guzik dać szkło napędzający ten tor, czyli potrzebujemy złota. A my złota nie kopaliśmy. My złota nie kopaliśmy. No to...
Nieźle. I teraz jeszcze daje te pstrykania, jak to słyszę od UPS-a, jak to pstryka. Dzisiaj jeszcze miałem burzę. Była dzisiaj burza, ale... No jakby wywaliło prąd. Spoko. Mam UPS, więc jeszcze przez chwilę komputer by działał. Z drugiej strony jakby wywaliło i by po prostu powiedział, że dobra, nie gram na komputerze, bo to chyba na 5 minut około, czy tam 6 minut by wystarczyło. Dziś około. Na film więcej, bo jest używana jedna grafika, ale jak dwie używam grafiki, to wszystko generuje, pobiera ten prąd. Procesor też nie mam słabego, no to wszystko dociągnie te waty jednak, że potrzebuję tej mocy. To jest chyba 600 watówka? 500 watówka ten UPS, więc to jest takie, no, by miało obciążenie, co uderzyłem w mikrofon. Więc okej, powiedziałem nie. Jakby tak się stało, to powiedziałbym, nie, dobra, nie gram, tylko zostawię, powiedzmy, router włączony i będę mieć internet, nie korzystając z tego komórkowy. To jest coś jednak wspaniałego, nawet jak miałbym laptopa, to że na laptopie wytrzymam na baterii, to też wiem, ale internet jednak, no, coś daje, więc jak miałbym internet włączony, no to już pół biedy tak naprawdę, bo mam internet, mogę sobie oglądać, mogę. Jakby tyle mi się rozdawało, mam powerbanka, więc... Mam wszystko, co potrzebne do tego, by po prostu nagrywać. Dobra, szukamy złoto, ogólnie złoto to, co potrzebuję i to jest takie jakby maksymalna rzecz, co potrzebuję. I ten lapis, który widzę. Co tak, że mi on nie będzie potrzebny, nie, będzie mi potrzebny chyba. Chyba będzie. Tam to chyba jest żelazo. Nie. Nie będę gardzić. Dwa diamenty. Nawet więcej. Mi się podoba. Ja tak diamenty mogę zdobywać. Tak przy okazji nie schodząc. Nawet tutaj nie schodziłem. Takie. Wracam żelazo. Jaki taki diament? Da się przeżyć na tych trzech. W sumie więcej, ale no. Pośmieszkowe sobie to też żelazo. Akurat żelazo tylko prach chyba to jest. Nie, to jest. To wyrzuciłem jedną pochodnię. Nie powinienem. Tam to jest też. To jest redstone na stówę. To wiadomo, że to był redstone. Bo to już widać było. To bardziej może być copper. No. A to daje oświetlenie. Tam to jest też chyba redstone. Nie też tylko na pewno. Jednak to się ciągle rozciąga. My wszystkiego nie eksplorujemy, prawda? O tym to ja wiem, ale no. Jednak tego trochę jest. Drewno mam przy sobie, więc to nie jakoś mnie nie boli. Ale no... Potrzebowałbym węgiel bardziej w tą stronę. Dobra. Tam jest żelazo. Jakoś mnie żelazo nie ciągnie, gdzie jeszcze mam trochę żelaza. Bardziej związane z tym. Tu szkielet. Nie musisz się chować. Ci nic takiego złego nie zrobię. Oczywiście. Jeszcze teraz zombie. Nie macie co robić i do mnie tylko podchodzić po to, żeby się przytulić. Zawsze. W sumie koper już wykopałem jedno, ale na koper chyba wiem, że jest schodzi dwa. Nie, kopru 2, 1 ametyst, coś w tym stylu. Nie pamiętam. Nie kraftowałem dawno, powiedzmy. To jest zaleje oczywiście możliwe. Jeszcze zombie, nic.
No kurde, no impreza, kurde, tak. No. Od razu 20, poproszę. Tak na okazję. I śmiałbym się, jakby tyle przyszło mi zaraz, to już by było. To fakt, co jest, to są fale jakieś. No. No, co jest z wami nie tak? Podpali się i zginiesz. No dobrze. Więcej was jeszcze by nie mogło być, kurna. No ja pierd. Te zombie to już mnie po prostu wkurzają i irytują pod względem tego, co. Sorry, zombie. Niestety atencji nie dostaniesz ode mnie pod względem tego, że ty chcesz. Czekaj, czy wam coś się niebo. Czy. No what the. Co jest. Chyba wykrakałem. Ja tam widzę, jak bić, powiedzmy, ale. Czy widzicie, to ja nie powiem nad tym. O! Wracamy. Nie mam miecza. Jak? Nie mam miecza. Nie patrzyłem na durability miecza. Przyznam się, nie patrzyłem na wytrzymałość miecza. Jej. Ja to spadam, ale. Ile tego kurna jest? What the hell? No nie mam mnie. Nie, szkielcie, sorry. Nie mam. Siekierki nie będę zużył po to, żeby z tą walczyć, bo to jest takie bezsensowne. Dobra, siekierka, I know, z skokiem zada. 9 zadaje tylko skokiem, chyba za 10? Lub mniej, nie wiem, nie pamiętam. No kurna, jednak wolę miecz. A bez miecza, no nie ma walki, sorry. Ale tyle, ile zombie jest. I wiem, że jest noc. I będę uciekać przez noc. To też mi nie dopisuje jakoś chęcią. Gdzie mamy już blisko. Co nie blisko, 13 minut, 7 minut mamy. Mamy ile. Ile to by tylko złota? Jedna sztuka. A może być tam więcej. Siema pająki. Sorry, no. Siekierki mi się nie opłaca na was używać po to, by was zabić po prostu tak o. I mieć, powiedzmy, więcej expa materiałów, jakie wy tam wydrobicie. I tylko wszystko, no to materiałów. Bardziej drops, powiedzmy, taka pajęczyna, to wszystko. Pajęczyna do budulca jest czasami potrzebna. Ale to nie tak. Oczy pająka to są bardziej topotek. Ogólnie bardziej topotek. Sfermentowane oko, jak się zrobi sfermentowane oko, no to jest później po prostu OP, bo robisz tą weakness potionkę na osłabienie i kurwa. Widziałem tam z przodu zombie, ale nie wbiłem do mnie na chatę, więc. Jeszcze przez to villager nie ma aury, ale tam jest jasne, więc nie mogłyby. To chociaż to byłoby dobre. Jak one pewnie mogą, jak się boją, to one przecież tak zrespawnią golema, więc jak golem by tutaj zrespawnił się, miałbym takiego guarda AK takiego, który no, żeby dużo nie robił. A na pewno by mi się kokura nie chciał naprawiać. O nie. No nie tak, tak musi być, halo. Mogłem pewnie z autocraftingiem to robić.
Never mind. Bo ten flash... Nie. Dziękuję. 13 elementów. Jednak już trochę mamy. Musiał się powoli jedzenie zdobyć. Tak powiedzmy z owiec. Dobra, 4 zostały. Powiedziałem, że będę używać miecza. Tak trzeba używać siekierki. 1, 2, 3, 4. Dobra. 4 owce są. To teraz są 3. Tu. 4. Jest teraz, ich jest teraz 5. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. No sorry, owco. Idziesz na jedzenie. Nie mam jeszcze wełny. Znowu pada deszcz. Chyba tak, znowu zaczął padać deszcz. Brzmi jest blisko 20. No. Nie, już jest 20. Okej. Czy już pisze też status ten, że wiadomo, że jestem w OBS-ie? Od 17 minut. Jestem od 16 jako odcinkowo, ale no... Okej. Ja rozumiem. Wydaje mi się, że żadnego telefonu nie mam. Spotify, dobra, nie może nie wiadomo, czy piosenek, bo nie chcę mieć copyrighta na to, żebyście mi ściągnęli szybko. Tego nie chcę. Bo jednak za to mogą ściągnąć i to jest takie useless. Kurwa, nagadam za głośno, to sam już wchodzę na przestary. To jest trudno, jak się ma, nie ma się korekty takiej, jak tam było, powiedzmy, z tym ustawieniem, gdzie miałem mikrofon za żarówką, powiedzmy, około, tylko cień czasami nadawał, jak tak się wychyliłem. Teraz cienie nie nadaje, bo jest pode mną, jednakże ten mikrofon, ja wiem, gdzie jest mikrofon i to wszystko wiem, jak to wygląda, ale no, muszę przeczytać to takie, co, że muszę normalnym głosem gadać, tak mi się nie wchodzi przez stery i tak dalej, bo wiem, jak wydrę się, to idzie mi na czerwono od razu. Ja to kurwa widzę, po prostu widzę. To idzie to na przeser już bardziej niż jakoś tam. Gram jest na 94% ustawiony w systemie Windows. Ogólnie, ogólnie gdzieś tak jest ustawiony, a on tak na 100 decybelach jest w OBS-ie i on tak dobrze nagrywa mnie, dobrze też zbiera szum niestety. Ale mnie zbiera, bo teraz mogę inaczej wyciszyć, teraz piosenką szum mogę wyciszyć. Bo czyste nagranie, powiem wam na 100%, ma szum. Ja wiem, bo ja to odsłuchuję po nagraniu, czy jest dobrze. Później jak idę montować, odsłuchuję jeszcze raz jakby. Biorę muzykę, dostosowuję decybele, jakie powinny zostać na moim głosie i z Minecraftem. I to dzielę powiedzmy później tak, żeby muzyka... Żeby muzyka była zagłuszająca szum, który... Ten mikrofon zbiera, nawet jak się teraz nie będę, powiedzmy, mówił. No, szumy są, powiedzmy, na decybelach minus 45, coś na scenę, ale są. Jeżeli to, co mówiłbym, miałbym, kurwa, jak miałbym ten mikrofon, ten, co związany z procesorem dźwięku DBX, no to by było coś horrornego, bo... Szum by nie było słychać, bo szum by się wyciszył, tam trzeba ustawić, minimalnie można podnieść mikrofon, to wszystko, tak dalej. To jest tak jakby coś takiego jak programy te wszystkie płatne, czyli związane z tym taki DAC, audio i tak dalej, że one po prostu wyciszają to wszystko i tak dalej. DAC jest zarąbistą opcją, niestety jednak powiem, bo to jest, dla streamerów jest bardzo... I to była bardzo kozacka, bo jednak, że można sobie pozwolić na to,
bez łosmy, jak gadasz, żeby gra ściszała lub nie, muzykę, to wszystko. To jest coś zarąbistego, nie? Jednak powiem, że to jest zarąbista opcja, tylko zarąbisty program, tylko też kosztuje chyba tam 90 zł lub 150, nie pamiętam teraz ceny, jak to tam wychodzi, więc no. A my co? Widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej!